ale gotowy na jutro. Ja nazywam się Konrad, a dzisiaj powrócimy do testu sprzętu od firmy Vulkan, który przesłał nam Maciej. Niestety podczas poprzedniego podejścia udało nam się przetestować tylko i wyłącznie Emergency Candle, ponieważ mieliśmy problemy z nieoczekiwaną wizytą żandarmerii wojskowej, którą serdecznie pozdrawiamy. Dzisiaj zaczniemy od Ultralight Camp Stove Lava, czyli przenośnej kuchenki turystycznej zamkniętej w puszce podobnej, a dokładnie identycznej jak w przypadku Emergency Candle. Zacznijmy od tego, co jest w środku. Opakowanie, tak samo jak w przypadku Emergency Candle, w postaci aluminiowej puszki, o wiele lepiej spasowane od poprzednika. Chociaż tak naprawdę wykryliśmy, że można bardzo fajnie wykorzystać nasz wosk ze świecy do uszczelnienia, wtedy bardzo ładnie się trzyma. Otwieramy wieczko, w środku mamy 5 paliw stałych, zestaw zapałek zapakowany w worek strunowy, szczelnie zamknięty, bez otworów, więc nasze paliwko jest względnie bezpieczne. Blaszki zawinięte w instrukcję. Blaszki są o wiele grubsze niż to miało miejsce w wypadku naszej świecy awaryjnej. Ares rozrabia. Charakterystycznie widać dwie różnice pomiędzy blaszkami głównymi, które są grubsze i wyższe od blaszek pomocniczych. I 4 blaszki, instrukcja. Według instrukcji kuchenka jest o wiele bardziej wydajniejsza od świecy, bo pozwala zagotować wodę, pół litra wody w czasie 9 minut pod przykryciem. Czas palenia Ares. Dobra, wielki. No, Ares gwiazdą ekranu. Wedle producenta kuchenka jest o wiele bardziej wydajniejsza od świecy, ponieważ pozwala na zagotowanie wody w czasie około 9 minut. W przypadku świecy miało to miejsce w przedziale 15-20 minut, w zależności od warunków otoczenia. Natomiast w naszym pierwszym teście, w którym zgasł nam jeden z knotów, zajęło nam to prawie 40 minut. Ale dobra, przejdźmy w takim razie do działania i spróbujmy zagotować pół litra wody na kuchence w warunkach emergency. Wkładamy instrukcję, rozkładamy puszkę. Na płaskim kładziemy sobie jedno paliwko. Paliwka są dość duże w porównaniu do SB-towskich, więc zakładam, że nie powinno mieć problemów z zagotowaniem kubka wody. Odkładamy na bok. Mocujemy blaszki. Nie, to nie tak. Nie jest to takie oczywiste, jak mi się wydawało. Spójrzmy na instrukcję. Blaszka powinna podpierać się w 4 miejscach. Ok. Czyli wewnętrzną stroną, tam gdzie mamy mniejszy rozstaw, do środka. No to jednak nie jest takie trudne. Jak na zewnątrz, proszę. No. I tutaj, tak jak w poprzedniku, klasycznie. Przystępujemy do odpalania za pomocą fabrycznego zestawu zapałek wetniętych w tekturkę z przyklejoną drasą. Aby było prościej, wyjmiemy paliwko sobie ze środka i odpalimy w rękach. O, niestety zgasło. Ponownie, kurczę,
Odpalenie przy pomocy pierwszej zapałki wcale nie jest takie proste. Paliwo nie, wydaje mi się, nie chwyta tak dobrze jak esbitowskie. Spróbujmy osłonić jeszcze mocniej płomień. Nie, nie łapie. Dobra. Ponieważ odpalenie przy pomocy tej zapałki jest dość trudne i nie chcę złapać na płomienia, spróbujemy w tym celu posłużyć się emergency candle, której płomień na pewno powinien być stabilniejszy od zapałki. Bardzo ładnie się trzyma po zaklejeniu woskiem. Łapiemy. Odsłaniamy. Możemy, żeby się nie poparzyć. Nasze paliwko się już zajęło. No proszę. Damy mu chwilę, żeby się rozpaliło porządnie. I przygotowujemy pół litra wody. W tym wypadku będą to 3/4 kubka. No. Podobnie jak w przypadku testu świecy, jako przykrywka posłuży nam pokrywka od świecy, w tym wypadku kuchenki. Zaczynamy. Trzyma się całkiem pewnie. Przykrywamy. Stoper w ruch. Start. Na pierwszy rzut oka widać, że paliwo jest o wiele bardziej wydajniejsze i generuje o wiele większy płomień. Temperatura wokół też jest o wiele wyższa. No i przynajmniej mamy pewność, że nam nie zgaśnie, tak jak to miało miejsce w przypadku emergency candle. Dziewięć minut przewidziane przez producenta właśnie minęło, więc zażyjmy w takim razie do naszej wody. Dość mocno paruje, pojawiają się bąbelki, natomiast jeszcze się nie udało. Nie gotujemy tak jak producent zalecił w miejscu osłoniętym od wiatru, więc na pewno jest tutaj w tym trochę winy. W międzyczasie w oczekiwaniu na herbatę Ares wykupuje Dakotę. Po upłynięciu 12 minut w sytuacji, w której nasz palnik nie był osłonięty przed wiatrem, mamy już wypalone paliwko, natomiast woda nie zdążyła się zagotować. Cóż, dość mocno, natomiast się nie udało. Spróbujmy w takim razie zasilić naszą kuchenkę ponownie dodatkowym paliwkiem. I dokładamy kolejne paliwo, które w tym wypadku uda się, mam nadzieję, zapalić od... Po ponownym zasileniu naszej kuchenki odstawiamy palnik na miejsce. Kubek na miejsce. Natychmiast słychać już z wewnątrz kubka, że gotowanie przyspieszyło. Woda zagotowała się po 15 minutach w otwartym terenie, w sytuacji, gdy kubek nie był osłonięty od wiatru. Wrzucamy herbatkę. Niech ona się zaparzy, a my zaczynamy podsumowanie naszej kuchenki
Ultralight Campstow Lava. Nasza herbata już się parzy, a my przechodzimy do podsumowania kuchenki Lava. Jak widać, wpisała się, tak jak sądziliśmy, bardzo dobrze. W przypadku, gdy była wystawiona na liczne podmuchy, rzeczywiście czas gotowania oraz się wydłużył, a paliwko spaliło się o 3 minuty szybciej niż przewidział to producent. Natomiast, tak jak mówię, nie wykonywaliśmy tego testu zgodnie z instrukcją, no bo w końcu, jeżeli mamy to użytkować w warunkach emergencji, no to nie zawsze możemy mieć do tego 100% warunki. Natomiast przejdźmy do podsumowania. Paliwa są bardzo wydajne, o wiele lepiej pali mi się na nich niż na małych kostkach Esbita, nawet w wypadku, kiedy stosuję ich 2 lub 4. Sama konstrukcja jest bardzo stabilna, zapewnia dobrą, stabilną podstawę dla kubka, który nie buja się, spokojnie możemy go złapać w rękawicy, tak jak widzieliście, i mamy tą pewność, że nie przewróci się. W przypadku Emergency Candle, no, to nie było to tak dobre jak w tym wypadku, natomiast tam, wiadomo, jest o wiele mniejsza przestrzeń ze względu na ilość wosku, którego jest dość sporo, więc możemy to wybaczyć. Czy warto kupić lawę? Moim zdaniem jak najbardziej tak. Kuchenka spisuje się bardzo dobrze w takich warunkach. Można na niej podgrzać jedzenie, można zagotować wodę. W przypadku wykończenia się paliwka w terenie możemy zasilić nasz palnik drewnem, śmieciami. Jest tyle wiele możliwości, natomiast w przypadku możemy również potem puszkę wykorzystać do różnych ciekawych rzeczy, więc jak najbardziej tak, cena jest dość przystępna, poza tym wspieramy polskiego producenta, co również się liczy. Mojej ocenie lawa na 5 z plusem się sprawiła w terenie, więc na pewno przez jakiś czas, przynajmniej do wykorzystania paliwek, będzie z nami podróżowała w samochodzie, bo chyba to jest dla niej najlepsze miejsce. W plecaku nosimy w tym momencie świece od wulkana. W takim razie to wszystko. Zapraszam Was jeszcze do subskrypcji naszego kanału, odwiedzania naszego Facebooka oraz do komentowania naszych materiałów. To tak naprawdę dla Was wszystko robimy, więc Wasza aktywność będzie świetną nagrodą dla nas i motywacją do dalszego działania. Wielkie dzięki i do zobaczenia. Bye.